Witajcie kochani! Zapraszam was na 12 najlepszych dowcipów o w programie Humor według Sepka. Odcinek pierwszy, dowcipy o studentach. Zaczynamy! Studenci biorą udział w rajdzie samochodowym przez Europę. W sumie wystartowało 15 załóg. Po przejechaniu 500 km wszyscy tankują, z wyjątkiem studentów, którzy jadą dalej. Po przejechaniu 1000 km wszyscy zjeżdżają zatankować, z wyjątkiem studentów, którzy jadą dalej. Po przejechaniu 2000 km wszyscy zjeżdżali już kilka razy tankować, z wyjątkiem studentów, którzy jadą dalej. W pewnym momencie wkurwiony organizator zatrzymuje studentów i mówi: panowie, dlaczego wy nie tankujecie pojazdu? A studenci spokojnym głosem odpowiadają: panie, bo my nie mamy pieniędzy. Kolejny. Na Uniwersytecie Medycznym profesor zadał pracę domową, aby studenci na następny dzień przynieśli w słoiku kał do analizy. Po czym na drugi dzień wszyscy studenci przynieśli ten kał, z wyjątkiem jednego studenta, który kurwa zwyczajnie zapomniał. Po czym odnalazł słoik i udał się do toalety. Gdy zaczęły się zajęcia, profesor chodzi po sali, patrzy, ale jeden ze słoików jest zaparowany i mówi do studenta: panie, co to ma być? Co to ma być? A student odpowiada: jak to co, panie profesorze? To jest praca domowa. To jest praca domowa? To jest praca domowa? Dla mnie to jest to zerżnięte na przerwie. Kolejny. W klubie pijany student spotyka swojego profesora i mówi do niego: panie profesorze, napije się pan ze mną? Nie, odpowiedział profesor. Gęś ze świnią się nie napije. Och, panie profesorze, ze mnie dzisiaj jest taka gęś, że z każdą świnią się napije. Wnerwiony profesor odwrócił się i wyszedł. Na drugi dzień ten sam student przychodzi na egzamin do tego samego profesora, skacowany, nic nie umie. Gdy profesor go egzaminuje i nie uzyskuje żadnej wiedzy, bierze jego indeks i wpisuje mu tam słowo baran. Po czym student bierze indeks, otwiera go i mówi: panie profesorze, ale pan się podpisał, ale zapomniał oceny wstawić. Kolejny. Studentka przychodzi na egzamin, profesor sprawdza jej wiedzę, ale ona nic nie umie. W pewnym momencie rzecze do niej: proszę pani, pani jest nieprzygotowana na egzamin. Och, panie profesorze, ja się uczyłam, ale jest tutaj taki stres, że ja po prostu zapomniałam. Profesor do niej mówi: proszę pani, w takim przypadku proszę policzyć od 1 do 10. Więc studentka liczy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Po czym, gdy skończyła, profesor do niej mówi: widzi pani, jak człowiek coś umie, to nawet stres nie przeszkadza. Kolejny. Do urzędu pracy przychodzi kobieta i mówi do urzędniczki: proszę pani, ja poszukuję pracy dla mojego męża. Ależ oczywiście, mamy tutaj pracę w roli murarza za 5000 na miesiąc. No nie, proszę pani, chodzi o to, żeby mniej zarabiał. Mniej? To w takim przypadku mielibyśmy dla pani męża pracę w roli pomocnika murarza za 3000 na miesiąc. Nie no, proszę pani, jeszcze mniej, żeby zarabiał. Tak, żeby zarabiał z 1600 na miesiąc. A urzędniczka: och, proszę pani, w Polsce, żeby zarabiać 1600 na miesiąc, to trzeba studia skończyć. Kolejny. Do profesora na egzamin przychodzi student i mówi: panie profesorze, a jak ja panu pokażę, że biegam po ścianie, to będzie czwórka? Będzie. Po czym student rozpędza się i biega w koło po ścianie. Po czym student dodaje: panie profesorze, a jak ja na pana nasikam, a pan będzie nadal suchy, to będzie piątka? Będzie. Po czym student skakuje na ławkę, ściąga spodnie i leje na profesora. Profesor jest cały mokry, ociera się, mówi: kurwa, panie! Nie tak miało być! Miałem być suchy! Dobrze, panie profesorze, niech będzie już ta czwórka. Kolejny. Studentka wraca z akademika i mówi do swojej mamy: mamo, mam chłopaka. Och, córeczko, a co on studiuje? Nie, mamo, on nie studiuje, on ma dopiero 2 miesiące. Kolejny. Studenci przed salą czekają na egzamin. W pewnym momencie jednemu studentowi z rąk wypadł indeks i wpadł do sali. On tak przerażony patrzy, a tu pod drzwiami wylatuje indeks. On go otwiera, patrzy, czwórka z egzaminu. Drugi, nie myśląc, wpierdziela indeks pod drzwiami,
czeka chwilę, po czym indeks wylatuje, otwiera, trójka z egzaminu. Trzeci student, no trochę kurwa przerażony, bo jedyna ocena jaka została, to już tylko dwa, czyli nie zdałby. Ale myśląc tak chwilę, mówi chuj tam i wrzuca indeks pod drzwiami. Czeka dłuższą chwilę, za chwilę indeks wraca, otwiera, patrzy, a tam piątka z egzaminu z dopiskiem, stawiam panu piątkę za odwagę. Kolejny. Uniwersytet Medyczny, pierwszy rok studiów. Profesor wziął studentów do kostnicy, po czym stanęli przy ciele mężczyzny, po czym profesor bierze palec i wkłada w dupę denata. Po chwili oblizuje go. Po czym mówi do studentów, kochani, teraz wy spróbujcie. Po czym studenci włożyli palec też w dupę denata i oblizali go. Po czym profesor rzecze, kochani, jako że jest pierwszy rok, musicie jeszcze dużo się nauczyć. Bo musicie wiedzieć, że ja w dupę denata włożyłem jeden palec, ale oblizałem drugi. Kolejny. Na uniwersytecie profesor prowadzi zajęcia. W pewnym momencie ktoś z siedzących mówi, przepraszam, panie profesorze, czy można otworzyć okno? Bo strasznie gorąco. Ależ oczywiście, że można otworzyć. Orłów tutaj nie ma, więc nikt nie odleci. Po zajęciach wszyscy wychodzą drzwiami, a za nimi profesor. A jeden ze studentów mówi, o, panie profesorze, ja widzę, że pan również drzwiami. Kolejny. Profesor egzaminuje studenta, który nic nie umie. I mówi do niego, och, proszę pana, ja tu widzę, że pan leje wodę. A co zrobić, panie profesorze, skoro temat rzeka? Kolejny. Na zajęciach profesor znalazł peta i drze się na salę. Czyj to pet? Studenci milczą. On powtarza. Czyj to pet? Studenci milczą. Po chwili znowu wnerwiony profesor. Czyj to pet? Po czym ktoś z tyłu się odzywa. Niczyj, panie profesorze. Można wziąć. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.